Czy wiedzieliście, że można sobie wyhodować mózg w probówce? Nie do końca taki mózg, ale coś na jego kształt. Mówię o tak zwanych mini brains, czyli miniaturowych muszczkach, które są bardzo ciekawym przykładem czegoś, takich tworów, które nazywa się organoidami. Organoidy to są trójwymiarowe, wielokomórkowe struktury, które odwzorowują kluczowe funkcje fizjologiczne, metaboliczne, poniekąd także morfologię określonych narządów. O organoidach można myśleć jako o takich mini narządzikach, które pozwalają badaczom na to, by wyprodukować na szalce coś, co jest bardzo podobne w swojej strukturze do naszych narządów. Organoidy są malutkie i z zewnątrz gołym okiem wyglądają po prostu jak takie grudki, natomiast na poziomie mikroskopowym komórki, które je tworzą, organizują się w bardzo podobny sposób do tego, jaką strukturę przyjmują komórki w naszych organach. Organoidy wyprowadza się z komórek macierzystych, czyli takich, które są niezróżnicowane i mają potencjał do tego, by w miarę kolejnych podziałów różnicować w komórki tworzące określone tkanki. Okazuje się, że jeśli zapewni się takim komórkom odpowiednie warunki do wzrostu, bardzo specyficzne, to mają one potencjał do tego, by samoorganizować się mniej więcej na podobnych zasadach, na których samoorganizują się komórki wzrastających zarodków. Magazyn Nature okrzyknął organoidy metodą roku 2017. Dlaczego? Otóż dotychczas naukowcy, którzy chcieli badać różne procesy związane z funkcjonowaniem naszych ciał, mieli do dyspozycji z grubsza, mówiąc bardzo oględnie, dwa narzędzia. Zwierzęta laboratoryjne albo hodowle komórkowe, najczęściej takie płaskie hodowle na szalkach. I to są wszystko świetne, fenomenalne metody, z tym, że mają też swoje obostrzenia, na przykład takie, że człowiek nie jest wielką myszą albo gigantyczną muszką owocówką, no i jednak zachowujemy się trochę inaczej niż kubka rozpłaszczonych, unieśmiertelnionych komórek w plastikowym naczynku. Organoidy dają nam natomiast możliwość pracy na materiale pobranym bezpośrednio od człowieka oraz o całkiem dużym stopniu złożoności i uorganizowania. Dotychczas wyprowadzono już bardzo wiele różnego typu organoidów, od wspomnianych mini brains przez organoidy trzustki, wątroby, nerek, aż po organoidy płuc czy guzów nowotworowych. No właśnie, okazuje się, że organoidy mogą służyć naukowcom nie tylko do śledzenia procesów rozwojowych czy badania interakcji komórek ze sobą i ze środowiskiem, ale też, że można je wykorzystać do udoskonalania terapii nowotworów. Na początku tego roku opublikowano bardzo ciekawe badanie na ten temat. Jego uczestnikami byli pacjenci z nowotworami przełyku lub jelita grubego, którzy zakwalifikowani byli do różnych badań klinicznych, w trakcie których testowano na nich eksperymentalne terapie. Celem badania było wyprowadzenie organoidów odpowiednich narządów od każdego z pacjentów, traktowanie tych organoidów testowanymi klinicznie lekami i porównanie wyników badań klinicznych na ludziach z wynikami badań in vitro na organoidach. Takie porównanie powiedziałoby nam o tym, czy organoidy mogą być wykorzystywane do tego, by dobierać dla pacjentów jak najkorzystniejsze terapie. I okazało się, że organoidy mogą być całkiem niezłym narzędziem predykcyjnym. Jeśli badany lek zadziałał in vitro na organoidzie, to w 88% przypadków dał też pozytywne efekty u pacjenta. Natomiast jeśli badany lek na organoid nie zadziałał, to w 100% przypadków nie dał również pozytywnych efektów u pacjentów. Organoidy są też świetnym narzędziem do badania rozwoju mózgu. Bo wiecie, organoid neuralny, na przykład ten wspomniany miniaturowy muszczek, rozwija się na naszych oczach. On rośnie w szalce, możemy bezpośrednio obserwować jego rozwój. I okazuje się, że poszczególne stadia rozwojowe takiego organoidu korespondują z poszczególnymi stadiami rozwojowymi normalnego, prawdziwego mózgu rozwijającego się płodu. Organoidy dają nam więc nowy, taki łatwy i szerszy wgląd w procesy związane z rozwojem mózgu, a także w procesy związane z rozwojem mózgu w kontekście różnych zaburzeń. Przykładem tego drugiego podejścia jest zeszłoroczne badanie. Jego autorzy, Polacy zresztą, wyprowadzili organoidy neuralne, te tak zwane mini muszczki, z komórek osób chorych na schizofrenię. I dostarczyli dowodów na to, że mimo, że schizofrenia jest chorobą, która manifestuje się, która daje pierwsze objawy w okresie dojrzewania czy dorosłości, to zmiany na poziomie molekularnym i na poziomie organizacji neuronów pojawiają się już na etapie rozwoju płodowego i to bardzo wcześnie, bo w pierwszym trymestrze ciąży. Organoidy nie są narzędziem idealnym. Wydaje się, że one nie nadadzą się do
badania chorób złożonych, wielonarządowych, na przykład cukrzycy, bo organizm jest czymś więcej niż sumą jego części. Organoidy nie są też ukrwione, nie zasiedlają ich komórki układu odpornościowego i przez to wszystko to, co będziemy w nich obserwować, nie będzie takim idealnym, pełnym odzwierciedleniem procesów zachodzących w naszych organizmach. Organoidy nie zastąpią tych narzędzi badawczych, którymi nauka dysponuje obecnie, ale mogą być ich świetnym uzupełnieniem, a przy tym na przykład ograniczać zapotrzebowanie na modele zwierzęce, czy dawać naukowcom możliwość pracy na materiale pobieranym bezpośrednio od ludzi, bez przesadnie dużych obostrzeń natury prawnej czy etycznej. I to jest super i dlatego ja uważam, że organoidy są niesamowicie ciekawe. Zostawię Wam na dole kilka linków do fajnych prac na ich temat. Jeśli chcecie się dokształcić, to zajrzyjcie. Natomiast jeśli macie ochotę stawać się coraz lepiej zorientowanymi w świecie nauki, to subskrybujcie ten kanał. I widzimy się za tydzień. Jak zawsze, buzi!